Donald Tusk pis powinien dziękować Bogu, że ma taką opozycję Tusk pis powinien Bogu dziękować, że ma opozycję, która chce ich wyciągnąć z bagna. Opozycja, w tym ja sam, robię wszystko, by Polska otrzymała pieniądze z funduszu odbudowy. Rządzący powinni Bogu dziękować, że mają opozycję, która chce ich wyciągnąć z bagna, powiedział lider PO Donald Tusk. Stwierdził też, że władza pisowska bogaci się na inflacji w Polsce i okrada Polaków. Donald Tusk, odnosząc się do ustaleń dotyczących KPO, przekonywał, że rządzący mieli w tej sprawie pełną pomoc i ze strony opozycji w Polsce, i ze strony Komisji Europejskiej. Naprawdę daleko idącą. Bardzo wyraźnie wszyscy dawali do zrozumienia pis: Zróbcie chociaż pierwszy krok, zróbcie chociaż część tego, co obiecaliście. Zróbcie chociaż jedną dziesiątą tego, co i tak trzeba zrobić, żeby uratować polski wymiar sprawiedliwości i te pieniądze by popłynęły. Oni dostali taki przewodnik, taką instrukcję obsługi do tego, jak odblokować te pieniądze i nadal nie są w stanie tego prawdziwego pierwszego kroku zrobić, stwierdził Tusk. Tuskopis każą nam iść do lasu i chrust zbierać. Teoretycznie jesteśmy miliarderami, a praktycznie każą nam iść do lasu i chrust zbierać, bo oczywiście nie wiadomo do tej pory, kiedy pierwsze pieniądze popłyną do Polski, dodał szef platformy w rozmowie z dziennikarzami w Senacie. Według niego, PiS zrobiło wszystko, aby zablokować pieniądze z Funduszu Odbudowy, a jedyne tłumaczenie, na które ich stać to bajdurzenie, że wszystkiemu jest winna albo Bruksela, a jak się chcą podlizać Brukseli, to mówią, że wszystkiemu jest winna opozycja, opozycja, a jestem tego uczestnikiem, świadkiem i organizatorem, która robi wszystko, wbrew własnym politycznym interesom, żeby te pieniądze trafiły do Polski, a oni są nawet w stanie zmarnować wysiłek opozycji, stwierdził Tusk. Dodał, że rządzący powinni Bogu dziękować, że mają taką opozycję. Która chce ich wyciągnąć z bagna, w jaki wpuścili siebie i całą Polskę. Ja tego właściwie nie rozumiem, bo i w komisji to wiedzą, ja o tym dobrze wiem i przecież Państwo też to obserwujecie, że przecież PIS bardzo niewiele zrobił, a komisja przez to, że chce bardzo pomóc, bo wszyscy wiedzą w jak ciężkiej sytuacji jest Polska i Polacy. Wojna, uchodźcy, drożyzna jest. Tam w Brukseli wszyscy szukają naprawdę powodu, żeby dać te pieniądze, a nie żeby je zablokować przekonywał szef Platformy Obywatelskiej. Tusk, pisowska władza, bogaci się na inflacji i okrada Polaków lider, pobył także pytany o waloryzację 500. Wszystko powinno być waloryzowane, tylko to jest też oczywiście droga bardzo niebezpieczna. Nie powinno być takiej inflacji, nie powinno być takiej drożyzny powiedział szef Platformy. Podkreślił, że kiedy on odchodził z urzędu premiera w 2014 roku, inflacja była na poziomie 0, a nawet niżej. Mieliśmy nawet deflację i to przy wysokim wzroście. Mieliśmy wszystko w rękach. Dzisiaj inflacja mogła być jedną z najniższych w Europie, a jest jedną z najwyższych, a we wrześniu będzie najwyższa w Europie, stwierdził Tusk. Jak dodał, działania PiS doprowadziły do tego, że Polska wpadła w pułapkę. To jest przepaść, ocenił. Według niego rząd będzie w dalszym ciągu brnął w inflację. Będzie starał się raz, że siebie nasycić, bo nie znają żadnego umiaru i to jest pierwszy powód, a drugi będą starali się kupować głosy pewnych grup i rozdawać swoim, też bez żadnej kontroli i dyscypliny, powiedział lider po. Proszę się nie dziwić, że ci, którzy nie mają dostępu do władzy, chcą waloryzacji, bo oni są okradani. Płacicie w sklepie, to widzicie, ile VAT zostaje w budżecie państwa. Władza pisowska bogaci się na inflacji w Polsce w sposób nieporównywalny z żadnym innym okresem, a później chce jakieś resztki podzielić między ludzi. „Jedynym sposobem jest poważne podejście do ograniczenia drożyzny tak, żeby ludzie nie tracili tych pieniędzy i wtedy nie będzie tematu” – zaznaczył Tusk.